do Maxa Broda. Cirał, 18 września 1917. Drogi Maxie, ten subtelny instynkt, który mam tak samo jak ty. Sęp szukający spoczynku. Lecę w górę i opuszczam się prosto, jak strzelił, do tego pokoju, naprzeciw którego gra teraz fortepian, wściekle uderzając w pedały. Na pewno jedyny fortepian daleko we wsi. Ale rzucam to, niestety jedynie metaforycznie, by się zmieszało z tym mnóstwem dobra, które mi tu dano. Nasza korespondencja może być bardzo prosta. Ja piszę o swoich sprawach, ty o swoich i to już jest odpowiedź. Osąd, pociecha, rozpacz. To taki sam nóż, którego ostrzem ścina się nasze szyje. Szyje biednych gołębi. Tu jedna, tu druga. Ale tak powoli, tak prowokacyjnie, tak unikając krwi, tak dręcząc serce. Tak dręcząc serce. To, co moralne, jest tu chyba na ostatku. Czy raczej nie tylko na ostatku. Krew jest na początku, w środku i na końcu. Chodzi o to, ile mocy cierpienia, ile czasu potrzeba, by ściany serca były dość cienkie, aby w nie zapukać. To znaczy, gdy płuca nie wyprzedzają serca. F przysłała mi kilka zdań. Nie chwytam tego. Jest nadzwyczajna, albo i lepiej. Chwytam, ale nie mogę utrzymać. Obiegam ją i obszczekuję jak nerwowy pies posąg, albo, by ukazać tego równie prawdziwe odbicie, patrzę na nią, jak wypchane zwierzę patrzy na żyjącego spokojnie w jego własnym pokoju człowieka. Pół prawdy, tysięczne części prawdy. Prawdą jest tylko to, że F chyba przyjedzie. Dręczy mnie to tak bardzo, że nie znajduję wyjścia. Czy to fałszywa nadzieja? Oszukiwanie siebie, że chciałbym tu zostać na stałe? Mam na myśli wieś, z dala od kolei, blisko nieodgadnionego wieczoru, który zapada, a nikt i nic nie jest w stanie w najmniejszym stopniu się przed nim obronić. Jeśli to oszukiwanie siebie, to krew kusi mnie tym samym do nowego wcielenia się w mojego wuja, lekarza wiejskiego, którego czasem nazywam Świergotkiem, z największym współczuciem, bo ma tak nieludzko cienki, starokawalerski, wychodzący ze ściśniętego gardła ptasi dowcip, który go nigdy nie opuszcza. I żyje tak sobie na wsi, nie do wyrwania. Zadowolony tak, jak kogoś może zadowalać cicho szemrzący obłęd, który ma się za melodię życia. Jeśli jednak tęsknota za wsią nie jest oszukiwaniem siebie, to jest czymś dobrym. Czy wolno mi jednak tego oczekiwać w wieku 34 lat? Z nader wątpliwymi płucami i jeszcze bardziej wątpliwymi kontaktami z ludźmi? Lekarz wiejski jest bardziej prawdopodobny. Jeśli chcesz potwierdzenia, wkrótce będzie tu przekleństwo ojca. Wspaniały wieczorny obrazek, gdy nadzieja walczy z ojcem. Tak, jeszcze moja choroba. Żadnej gorączki. Waga po przybyciu 61,5 kg. Pewnie już przybrałem. Piękna pogoda. Dużo leżałem na słońcu. Tymczasem nie brak mi Szwajcarii, o której możesz mieć zresztą tylko zeszłoroczne wieści. Wszystkiego dobrego, jakiejś z nieba spadłej otuchy. Franz. Max Brod do Felicji Bauer. Praga, dyrekcja poczty, 22 listopada 1912. Szanowna i łaskawa pani, Franz, jak się wydaje, był przez pani list już jakoś przygotowany.
bo gdy mu lekko napomknąłem, szybko się domyślił i nie mogłem już dłużej zaprzeczać, że jego matka przeczytała pani list i tak dalej. Ponadto rzecz miała dobre skutki i od teraz będzie on bardziej uważał. W sprawie listu nie muszę dużo mówić. Matka Franca bardzo go kocha, ale nie ma najmniejszego pojęcia, kim jest jej syn i jakie są jego potrzeby. Literatura jest rozrywką. Mój Boże! Jak gdyby nie pożerała ona naszego serca. Ale chętnie składamy tę ofiarę. Z panią Kawkową miałem już często scysję. Nie pomoże największa miłość, jeśli się tak nie ma zrozumienia. Jej list jeszcze raz to potwierdza. Po wieloletnich eksperymentach Franz znalazł wreszcie jedyny dla siebie odpowiedni sposób odżywiania się, mianowicie wegetariański. Przez lata całe chorował na żołądek, teraz jest tak zdrowy i rześki, jak jeszcze nigdy, odkąd go znam. Ale naturalnie przychodzą zaraz rodzice ze swoją banalną miłością i chcą go z powrotem zmusić do mięsa i z powrotem wpędzić w chorobę. Zupełnie tak samo jest z jego dzieleniem snu. Wreszcie znalazł to, co dla niego właściwe. Może spać, w idiotycznym biurze wypełniać swoje obowiązki i uprawiać twórczość literacką. Rodzice jednak, tutaj naprawdę nie mogę nie pomyśleć czegoś przykrego. Bogu dzięki, Franz odznacza się zbawiennym uporem i ściśle trzyma się tego, co jest dla niego zdrowe. Rodzice nie chcą zrozumieć właśnie tego, że dla człowieka wyjątkowego, jakim jest Franz, konieczne są także wyjątkowe warunki, żeby nie zmarniał jego delikatny duch. Ostatnio musiałem o tym napisać do pani Kawkowej. List pierwszy raz tak długi, na 8 stron. Rodzice chcieli, żeby Franz po południu chodził do fabryki. Usłyszawszy o tym, Franz był zupełnie zdecydowany popełnić samobójstwo. I napisał już do mnie list pożegnalny. W ostatnim momencie udało mi się przez zupełnie bezwzględną interwencję obronić Franza przed jego kochającymi rodzicami. Jeśli rodzice tak go kochają, dlaczego nie dadzą mu jak córce 30 tysięcy guldenów, żeby mógł rzucić biuro i gdzieś na rywierze, w jakiejś małej, taniej miejscowości, tworzyć dzieła, które Bóg chce wydać na świat poprzez jego mózg? Póki Franz nie będzie w takiej sytuacji, nigdy nie będzie zupełnie szczęśliwy. Bo cała jego natura woła o życie spokojne, poświęcone sztuce poetyckiej, wolne od trosk. W dzisiejszych warunkach jego życie jest w większym lub mniejszym stopniu wegetacją ze szczęśliwszymi momentami jasnymi. Teraz będzie pani też lepiej rozumiała jego nerwowość. Ukaże się teraz naprawdę piękna książka Kawki. Może mu się z nią poszczęści i będzie mógł zacząć żywot czysto literacki. Pisze także wielką powieść, jest już przy 7 rozdziale i przewiduje, że będzie ona wielkim sukcesem. O Nornepygę mówię niechętnie. Ta książka jest jedyną z moich prac, która stała mi się zupełnie obca. Dziękuję pani za życzliwe zainteresowanie. Łączę serdeczne pozdrowienia. Oddany Max Brod.